Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Dying Lighta. Być może będzie to ostatni odcinek, bo już naprawdę niewiele rzeczy tu zostało do zrobienia. Oboje z Jade zostaliśmy zarażeni i Raiz kazał nam walczyć o antyzynę. Ona mi ją zwyczajnie oddała. Poświęciła swoje życie, żeby mnie ocalić, a kiedy się zmieniła, zapewniłem jej wieczny spoczynek. Boże. Najpierw Rahim, teraz Jade. Raiz mi za to zapłaci. Tak. Ale on nie ma ręki jednej Raiz, więc pokonanie go raczej nie będzie trudne. Tak przypuszczam, że to już będzie ostatni odcinek. Chociaż nigdy nie wiadomo. Doktorze Gamden, tu Crane. Słyszy mnie pan? Słyszę pana, jak panu idzie? Znalazł pan Jade? Cóż, tak, w zasadzie znalazłem. Mam próbki tkanek. Przyniosę je panu, ale najpierw muszę załatwić pewną rzecz, niecierpiącą zwłoki. W porządku, panie Crane. Proszę jednak pamiętać, że czas jest na wagę złota. Wiem, doktorze. Dlatego właśnie mam zamiar go trochę kupić. Będę w kontakcie. Niedaleko odpalono flarę. Założę się, że ktoś się nadział na bandytów. Ktoś najpewniej wkrótce umrze. Dobra, nie interesuje mnie to za bardzo. Broń Tahira. Chciałbym sobie ją zmodyfikować. Chyba to jest najlepsza broń, jaką można dostać w tej grze. Ekwipunek F6, no i zobaczmy. W sumie przydałoby się wytworzyć jakiś lepsze rzeczy. Egzorcysta. To chyba się da. Nie, prymitywny nadzak. Pijawa przemysłowa. A czy mogę wyciągać na przykład z tego? Chyba mogę. Nie, nie mogę. No cóż. Tak czy siak jego broń jest bardzo OP. Ale będziemy sobie na razie biegać z moją siekierką. Wow, wysoko. Gdzie mam iść? O, daleko. Właśnie, najważniejsze. Apteczki. Tego w sumie nigdy za wiele. Okej, 12 powinno styknąć. Kiedy nagle usłyszysz... Co? Oj. Czemu mam dwa pistolety? What the fuck? Broń Tahira. Na razie ją sobie zostawimy na później. Pierwszy raz wykorzystałem mój przewrót. Jak skoczę z wysoka i wcisnę C, to robi takiego fikołka i mniej obrażę. Ała, drut kolczasty. Musiała mnie pacnąć, musiała. Goddammit, jak tam się dostać? O, w mordę! Myślałem, że to naprawdę jakieś dziecko płacze. To jest to zmutowane dziecko. Jak tam się dostać? Jak ja tam właziłem? The fuck?
What the fuck? Jak tam wleźć na to? Przecież to były dwie wieże. What the fuck? Czy to jest to miejsce w ogóle? No spotkaj się z Troi. No wiem, że mam się z nią spotkać. Okej, dobra, jest to okno. Jezu, nienawidzę takich miejsc. Nie wiadomo gdzie wejść. Okej, tędy. Aha, tutaj. Ej, koleś, tutaj. Tak, masz coś ciekawego? O Jezu, jak drogo. Okej, okay, amunicja do karabinu. Kup wszystko. Amunicja do pistoletu. Kup wszystko. Spok. Do strzelby w sumie. A nie, no już mam full, więc więcej nie potrzeba. Dobra, co mam zrobić? Łap ten wzmacniacz. Musisz go zainstalować najwyżej jak się da. W ten sposób będziemy mieć szansę przebicia się. Dobra, niech zgadnę. Mam się dostać do tego wielkiego masztu na skraju miasta. Najszybciej tam się dostaniesz kanałami. Savi pokieruje cię przez radio. Skontaktuj się z nim, kiedy dotrzesz na drugą stronę. Aha, Crane. Kiedy zainstalujesz wzmacniacz, ustaw właściwą częstotliwość w swoim nadajniku. A usłyszy cię cały świat. Miejmy nadzieję. Do zobaczenia, Troi. Dokładnie, miejmy taką nadzieję, że cały świat mnie usłyszy. O, serio, tam mam biec? Nie, tak troszkę tam. Aha, skorzystaj z kanału, żeby dotrzeć do masztu radiowego. Okej, chcę stąd zejść w normalny sposób. O, w mordę. Okej, okay. Nic się nie stało, spokojnie, jest dobrze. O, posążek. Biorę go. Dobra, gdzie tu było wyjście teraz? Okej, tam po drugiej stronie. Mhm. Okej. Ja sobie robię. No to do kanałów, tak. Nie wiedziałem, że budki telefoniczne też tutaj można przeszukiwać. Nie! Dobra, nie trafił mnie.
wypiłem sobie pota na prędkość, która jak zapierdzielam. Do kanałów. Tutaj? Tak, tutaj. Mam nadzieję, że to będzie jakieś łatwe przejście. O! Nie, nie tutaj, what the fuck. Czy to są zwykłe kible? Serio? Mam tutaj wejść? A, dobra, tędy. To ma sens. Oh yeah. Nie wiem w sumie po co to otwieram, skoro mam już najlepsze bronie. A tu i tak nic ciekawego nie dropi. Mam tylko nadzieję, że nie będę musiał przechodzić jeszcze raz przez te całe kanały w drugą stronę. Musimy mieć pewność, że sygnał jest wystarczająco silny, żeby przebić się przez zagłuszanie. Zainstalowanie wzmacniacza na najwyższym maszcie antenowym w mieście powinno zadziałać. Savi powiedział, że najbezpieczniej się tam dostać kanałami. Najbezpieczniej. Aha, czyli to nie jest to przejście kanałami na drugą część, tylko będę musiał teraz łazić przez kanały znowu. Najbezpieczniej. Jak to ładnie brzmi. Znajdź podziemną drogę do masztu radiowego. Czy ja to widzę? Podziemną drogę. To dziecko? Nie wierzę. No już jedno takie spotkałem. Nie było to zbyt miłe spotkanie. Uspokój. Nie. Dubeltówka. Dobra. Później ją cieszyłem. Szlak by to. Masz w mordę, za dużo ich tutaj. No nie. Dobra, naprawię ją. Ile ich tu będzie wyłazić na mnie teraz? Do cholery. Nie ten klawisz, fuck. Śpierdalać. Szkuły szyny. The fuck, one się spawnują w nieskończoność. No ja pierdolę. No, dokładnie, ja pierdolę. I nie żyjesz, kurde. Za pomocą petard, wow. Jakby mi się to do czegoś przydało. No nie! Dobra, spierdzielam stąd.
Dawaj, dawaj, użyj tego. To moja jedyna szansa. No przekręć to, ale... No chodź tutaj, zmutowany żołnierzu. No nie podejdziesz, tak? Tempaku jeden. Będzie teraz stał jak... To niech se stoi, pootwieram sobie inne. W sumie chyba nie ma różnicy, czy bym poszedł w lewo, czy w prawo. A może? Jeszcze więcej trupów? Wow. Też tych plujących. Trzeba się ich pozbyć w pierwszej kolejności. Jeszcze jeden tam na górze. Dobra, nie żyje. Tam mam iść. Okay, może tędy jakoś? Jak się dostać stąd? Tam na górę. Czas na małą wspinaczkę. Mhm. Małą wspinaczkę, powiadasz. Okej, okay, amunicja i więcej apteczek, tak. To jest to, czego potrzebuję. Karabin policyjny. Spoko, mam już taki. Zapewne tędy. W mordę. Byłem już tak wysoko. No nie, what the fuck? Normalnie skacz. Okej, stamtąd tam skoczyć trzeba. Dobra. Na spokojnie i wszystko da się przejść. W ostatniej chwili. To już było ewidentnie na farcie zrobione. No i dostałem się, udało się. Jeszcze wyżej. O kurde. Dobra, biegniemy. Yeah.
kurczę, nie ma innego wyjścia. I na górę. No i przestali mi ścigać, bardzo dobrze. Bardzo dobrze. No i jestem. Wow, udało mi się. I don't fucking believe it. But I did it. Piękna pogoda. No, nie ma co. Chyba znalazłem. Przeżywasz noc. Niezauważony. Któregoś razu wyląduje na worku zardzewiałych noży bez dwóch zdań. O. Xavi, jesteś tam? Tak, ziom. Jesteś cały? Jestem na powierzchni. Nadal w jednym kawałku. Dobra, to posłuchaj. Potrzebujesz karty dostępu do rozdzielni. Inaczej antena nie będzie mieć prądu. Dobra, gdzie znajdę tę kartę? Musisz przeszukać kontenery. Na pewno będzie w którymś. Mam przeszukać to miejsce? Więc tej karty może tu nawet nie być? Nie, nie, ona na pewno tam jest, stary. Tylko... gdy poprzedni badziom, który próbował to zrobić, dotarł do jednego z kontenerów, my... no, kontakt się urwał. Okej. Okay. 6 rano, bardzo dobrze, przynajmniej jest dzień. No nie, tab... Jezu, tab plus... No, niezbyt ciekawa okolica. Mamy kontener. Ale wejście do... O, jest wejście, dobrze. Już myślałem, że nie ma do niego wejścia. O nie! No szkurde, nie zdążyłem się odkręcić. No wiem, że to jest purchawa. Wiedziałem. Już chciałem się odwrócić i biec w przeciwnym kierunku. Czy można tutaj odskakiwać? Dobra. Było, minęło. Purchawy już tutaj nie ma. No i jeszcze im otworzę. Dobra, sobie otworzyłem. Gdzieś ta karta musi być. Może w którejś szafce? W tej. Nie ma. Szkoda. Gdzie on jest ten? A, tam jesteś. Głupi śmieciu plujący. O, tu jest wejście, dobra. No nie mogę zamknąć za sobą drzwi, no cholera. Bosko, nic tu nie ma. Jak to nic? Orzechy są. Orzechy są dobre. I apteczka. I znów sobie wytworzę trochę apteczek, bo one się przydają. Zawsze. Dobra, starczy. Okej, tam jest kolejny kontener. A, dobrze, dobrze, już bym poszedł dołem, żeby gówno z tego wyszło. Uuu, deszczowa pogoda. Przynajmniej nie noc. Taki z tego plus. O, o, o. No w mordę. No nie wierzę. Po prostu no nie.
Jasny gwint. Najgorszy most na świecie. No, dokładnie, ale damy sobie radę. Znowu te bydlaki. Ja muszę się dostać do kontenera. Okej, tam widzę wejście przez dach, może to ten. Okej, kontenera nie rozwalę. Przynajmniej mam taką nadzieję. Plastik. Puszka. No tak, opluł mnie przez ścianę. To już jest... To jest niesprawiedliwe. Tak nie można. Lecz! O kurde, nie zdążyłem się uleczyć. Fuck this shit. Dobra, w sumie wiecie co? Miał być to ostatni odcinek, ale jednak go podzielę na dwie części. Teraz sobie zrobię taką jakby, no, przerwę. Dla was to będzie jeden odcinek. Teraz zakończę go tutaj, a następny odcinek będę po prostu kontynuował od tego miejsca, bo po prostu nie daję rady, naprawdę nie daję rady. Okej, słuchajcie, kończymy tutaj. Następny odcinek już na 100% będzie ostatni, bo już niewiele zostało do zrobienia, praktycznie nic, tylko wejść na wieżę i ją włączyć. No i oczywiście tutaj zebrać kartę wstępu, znaleźć ją. Tak więc, do następnego odcinka, trzymajcie się i cześć!